Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie moi drodzy, króciutki newsik. Yy, wszędzie już się pojawiło, ale yy, trzeba newsa zrobić, chociaż pracuję nad filmem historycznym, który mam nadzieję jeszcze dzisiaj ujrzy światło dzienne, <laughs> kurczę. O. Yy, no ale najpierw ten news, a wieczorem przygotujcie się na yy, film historyczny. Yy, ISU-152K takie coś wchodzi na super test. A jeżeli wchodzi na super test, to prawdopodobnie nie po to, żeby wrzucić to do drzewka, tylko będzie to oczywiście czołg premium. Co to takiego jest ISU 152K? Jak już widzicie, możecie się domyśleć, to będzie coś zbliżonego do ISU 152 drzewkowego, który był kiedyś, ale. Przeczytajmy sobie więc niszczyciel ósmego poziomu. Premium tak jest, wytrzymałość 1200 moc silnika 600 koni, waga 47 ton. Mamy moc na tonę 12,72, to nie jest jakoś tam super. Maksymalna prędkość 40 km na godzinę. Prawdopodobnie no, będzie musiało być trochę z górki, żeby on te 40 pojechał. Chociaż z drugiej strony to zależy też od, od terenu. Pewnie prędkość obrotu: 22, zasięg widzenia: 360, zasięg sygnału: 730 i pancerz: 90 mm z przodu i z boku. Z tyłu 60. To, co jest oczywiście najważniejsze w tym pojeździe, to działo. 152 mm BL10. Coś wam to mówi? Powinno. <laughs> Powinno. Uszkodzenia 750. Moi drodzy, jesteśmy na ósmym tierze: 750, a tutaj nawet 950 przy penetracji 90 mm. Penetracja na pocisku podstawowym przypominam 8 tier 286. Wow. No już można powiedzieć, że jeżeli rzeczywiście dostaniemy te zmiany piaskownicowe, z których częściowo się teraz wycofali, bo one okazuje się stopniowo będą wprowadzane, więc te 286 na podstawowej PSC to naprawdę będzie coś. I to jest czoł, który po tych zmianach, no nie wiem ile będzie miał rąbnięcie. 900. <laughs> o, to będzie naprawdę fajne. Szybkostrzelność 3,29. Średnie uszkodzenia na minutę wychodzą 2470. Czas przeładowania 18 sekund. Rozrzut na 100 metrów 0,39. Prawdopodobnie ta wartość jest dla 100% załogi, czyli normalnie będzie 0,40, 0,41. Czas celowania 3,26. To też jest dla 100% załogi już. Opuszczenie działa 5 stopni. 11 podniesienie, 30 sztuk amunicji, 5 osób załogi, maskowanie 15 oczywiście, i tutaj jeszcze mamy w ruchu 9. Ha, słuchajcie, no teraz może parę screenów. To będzie niszczyciel. Pewnie wielu z Was tęskni za taką wersją ISU 152. Proszę, przejmie. No lufa słusznych rozmiarów BL10. Wiadomo, wiadomo o co chodzi. E, cóż, trochę dziwna, bardzo dziwna nawet decyzja Wargamingu, bo przecież ISU 152 został e, delikatnie mówiąc znerfiony I teraz wychodzi na to, że ta wersja była nerfiona tylko po to, żeby wprowadzić premkę, żeby ona się czymś różniła. E, no nie wiem, no kurczę, trochę przesadzają ludzie z Wargamingu. Wydaje mi się, że tak nie powinno być. W każdym razie, jak, jeżeli już będzie miało to wejść, no to moim zdaniem będzie to całkiem, całkiem niezły niszczyciel czołgów. Zobaczymy, czy on będzie one-shotował niektóre szóstki, chociaż z drugiej strony... Losowania na szóste, nad szóstki ósemek nie są częste, więc nie ma, no nie ma na to co patrzeć, słuchajcie, gdyby to rzeczywiście było 30% bitew na szóstkach, no to tak, ale... Jak wiecie, tak nie jest. Czy to będzie dobry czy zły niszczyciel? Moim zdaniem bardzo dobry. No Takie rąbnięcie to rzeczywiście prawdziwy niszczyciel. Czyli jak coś na niego wyjedzie, yy, to dostanie za połowę HP. Jak wyjedzie siódemka, ósemka, dostanie po prostu za połowę HP. E, <mówię>, mówię o czołgach ciężkich, bo czołgi średnie dostaną o wiele większy strzał niż za połowę HP. Ha, a niszczyciele? prawdopodobnie będzie w stanie złanszotować wszystkie niszczyciele siódmego poziomu na przykład. <grywa> o, dzieje się w woc nie bardzo te zmiany mi się podobają, chociaż oczywiście nowy pojazd na pewno mi się spodoba, ale z drugiej strony ta zasada, która mówiła, że czołg premium nie może być lepszy od czołgu drzewkowego, to już dawno, dawno przestała obowiązywać, jak wiecie. No więc teraz jedyne, co możemy zrobić, to... E, zastrajkować i nie kupić, ale e, ogromna ilość tego prawdopodobnie się sprzeda, więc i tak były od tego będziemy dostawać. Tutaj jeszcze chłopaki z Rykoszetu wrzucili porównanie z ISU 152. Możecie sobie wejść na stronę i zobaczyć. E, co takiego ciekawego, różnice takie dosyć znaczące to jest. Na podstawowej pesce penetracja 260 kontra 286. No ten jest troszeczkę szybkostrzelny, aczkolwiek bardziej szybkostrzelny, aczkolwiek nie wiem, czy to aż takie, taką różnicę będzie nam robiło. Natomiast na pewno różnicę będzie nam robiło, moi drodzy, to. Czyli mamy tutaj 10 stopni wychyłu działa, a tutaj mamy 8. Jeżeli nie chcemy tracić kamuflażu, to to jest dosyć, dosyć ważne. No jak widać, nie wszystkie parametry ten nowy ISU 152K będzie miał lepsze. I to tyle, nie ma co więcej się tutaj rozwodzić. Jak będzie wchodziło, to dopiero wtedy będziemy dyskutować, ponieważ przypominam, jeżeli coś wchodzi na super test, to wcale nie znaczy, że takie parametry są już ostateczne. Oni mogą jeszcze to zmienić. Jeżeli pojazd będzie za mocny, to prawdopodobnie go znerwią, a jeżeli będzie za słaby, to jakiegoś tam buffa delikatnego dostanie. To tyle, ja wracam do swojej roboty, żegnam się z wami, do usłyszenia. A dzisiaj zróbmy sobie, skoro taki niszczyciel wchodzi do gry, to zróbmy sobie taki stream wieczorem yy, tylko radzieckie niszczyciele. Co wy na to? <laughs> Zobaczymy. Pogramy sobie tylko i wyłącznie radzieckimi niszczycielami. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.